Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o zmianach cen, jakie są na fotowoltaice, dokładnie na falownikach i na panelach fotowoltaicznych. Prześledzimy sobie, czy faktycznie nastąpiła duża podwyżka tych cen, może obniżka, żeby każdy z Państwa mógł zobaczyć, co się dzieje. Żeby porównać ceny, skorzystamy ze strony internetowej skapiec.pl, ponieważ tu mamy historię cen. Zaczniemy od Froniusa. Tutaj mamy zmianę ceny dla tego konkretnego falownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ja będę na ekranie pokazywał Państwu, o ile procent dana cena uległa zmianie. Kolejny Fronius, tym razem 5 kW. Cena nie uległa w ogóle zmianie. Kolejny Fronius 8,2 kW. Widzimy, że cena ulegała pewnym wahaniom, ale to jest pewien stały trend. W tym momencie pojawiła się ta najwyższa wartość. Zobaczmy teraz, jak wygląda sprawa z innym falownikiem. Tutaj widzimy, cena też kompletnie nie uległa zmianie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Były pewne wahania na samym początku roku. Kolejny falownik o trochę mniejszej mocy. Cena bez zmian. Ostatni Huawei. Też widzimy, że cena nie uległa zmianie. Kolejny producent falowników. Tutaj mamy różnicę w cenie. Końcem tamtego roku była obniżka ceny. Tutaj mamy powolną podwyżkę. Jednorazowa podwyżka. Tutaj mieliśmy w listopadzie podwyżkę, koniec roku obniżka. Pokażę Państwu główną stronę, gdzie na stronie skapiec.pl możemy prześledzić cenę wszystkich falowników. Wybieramy sobie producenta, który nas interesuje i mamy różne oferty. Możemy zobaczyć po prostu, jakie są ceny tych urządzeń. Wchodzimy w informacje i tutaj mamy historię ceny. Także każdy z Państwa może sobie sprawdzić, jak falownik zaproponowany nam w ofercie, czy faktycznie jego cena uległa zmianie, czy to jest po prostu zagrywka czysto marketingowa, żeby nam zabrać pieniądze. Kolejnym elementem to są panele fotowoltaiczne. Tutaj mamy kilkunastu producentów tych paneli. I też po kolei zobaczymy, jak wygląda zmiana cen. Tu mamy wyraźną obniżkę ceny. Obniżka nastąpiła 10 marca. Kolejna obniżka, tym razem 4 maja. Obniżka i stopniowa podwyżka, ale i tak cena aktualna jest niższa od tej ceny sprzed roku. Kolejna obniżka. Czyli możemy śmiało powiedzieć, że w przypadku paneli fotowoltaicznych jest wyraźna obniżka ceny. Zobaczmy przy okazji kwestię kolektorów słonecznych, czyli technologia, która teoretycznie została wyparta przez fotowoltaikę, ale teoretycznie, ponieważ do podgrzewania wody one są dużo bardziej wydajne. No tutaj jest wyraźna podwyżka ceny kolektorów słonecznych. Również tutaj widzimy w tym przypadku podwyżkę ceny. Przewody do fotowoltaiki. Cena nie uległa zmianie. Cena też nie uległa zmianie. Blachowkręty. Obniżka ceny. Także na podstawie danych ze Skąpca możemy spokojnie powiedzieć, że nie było jakichś większych podwyżek ani obniżek cen. Oczywiście, jeżeli wejdziemy w budowlankę, to tutaj powinniśmy zauważyć bardzo wyraźną zmianę ceny na naszą niekorzyść, bo wiemy, że ceny w budowlance uległy wzrostowi. Aczkolwiek tu widzimy, że mieliśmy obniżkę ceny w okresie zimowym i powróciła cena sprzed zimy. Brama garażowa. Tutaj cena faktycznie wzrosła. Tak wygląda dwuletni wykres kursu dolara do złotówki Tutaj widzimy, że od 2020 roku ten dolar kosztował 3,70 zł, potem mieliśmy jego wahania, maksimum było 1 kwietnia 2021 3,96 zł, potem nam cena dolara znowu spadła i w czerwcu był stosunkowo tani 3,66 zł i teraz znowu kurs dolara rośnie. Te wahania dolara i ta zmiana, aktualny wzrost kursu na pewno nie powinien wpłynąć na nowe ceny fotowoltaiki, ponieważ już ten kurs był w kwietniu. Ten sam kurs był 31 października 2020, a jak widzimy w kwietniu 2020 był dużo, dużo wyższy. Także też jakby zmiana kursu dolara, aktualnie jego gwałtowne rośnięcie nie powinno mieć wpływu na nowe ceny, tym bardziej, że to gwałtowne rośnięcie jest po gwałtownym spadku kursu dolara. Na niemieckiej stronie internetowej PVXchange mamy indeks cen. Oni dość regularnie sprawdzają aktualne ceny fotowoltaiki. Tutaj mamy ceny związane z panelami fotowoltaicznymi. W ciągu ostatnich 12 miesięcy proszę zobaczyć, że wszystkie ceny paneli fotowoltaicznych w Niemczech rosną. Tutaj jest wyraźny trend wzrostowy, czyli mieliśmy w zależności od typów tych paneli, na przykład czerwony to jest bifacjal. Proszę zobaczyć, że początkiem jesieni ceny zmalały i od mniej więcej października 2020 jest już w miarę regularny wzrost cen. Tutaj w ostatnim miesiącu nastąpiła lekka obniżka. W przypadku bifacjalu tutaj też był ten spadek ceny w październiku, a potem już cena rosła. Czyli na pewno w Niemczech panele fotowoltaiczne, ich cena rośnie. I przeczytałem tutaj, że oni przewidują, że cena fotowoltaiki z powodu zamieszania w Chinach będzie rosła. Koszt płynięcia statkiem, przewozu kontenerów drogą morską mocno zdrożał z powodu. Jakbyście Państwo chcieli prześledzić drogę, jaką pokonuje statek z kontenerami z Chin, to mamy odpowiednią mapkę, która pokazuje wszystkie aktualne położenia statków morskich i widzimy na tej mapce, na przykład tu mamy statek Skandynawia, który za kilka dni wpłynie do portu w Gdyni. Jego aktualne położenie, z jakiego ostatniego portu, czyli z kanału Sueskiego w Egipcie, do jakiego portu zmierza w tym momencie. Jego zanurzenie 15,1 metra, maksymalnie 15,7, czyli widać, że jest załadowany mocno, ale nie na full. Prędkość 20 km na godzinę. Ona się wydaje mała, ale pomnóżmy to razy 24 godziny, czyli widzimy, że w ciągu doby przepłynie 500 km. 25 sierpnia o 22:45 wpłynie do tego portu. On przewozi bodajże 20 000 kontenerów. Wypłynął z Hongkongu. Śledzę ten statek, ponieważ on wiezie towar dla mnie, także jest dla mnie istotny. Będzie 31 sierpnia w Gdańsku. Widzimy, że cena falowników nie uległa zmianie, jest taka sama od roku. Były pewne wahania, ale one były nieduże. Widzimy, że cena paneli fotowoltaicznych zmalała w Polsce. W związku z tym ceny są niższe niż rok temu tych samych paneli fotowoltaicznych. Widzimy, że ogólnie koncepcja na świecie, w Niemczech, to jest wzrost kosztów paneli fotowoltaicznych. Tu mamy podaną cenę za 1 watopik. Także widzimy, że tutaj trend jest rosnący, ale to jest cena 38 eurocentów, a była 33 eurocenty. Możemy też prześledzić, jak wyglądają kursy akcji największych firm fotowoltaicznych. Mamy notowania energetyki odnawialnej, ML System i Photon. W ostatnim roku była zwyżka akcji w kwietniu, teraz akcje spadły. Wyraźny spadek w ciągu roku cen akcji Photon Energy. Firma Columbus, ich akcje mocno spadają. Rok temu kurs był 86 zł, teraz jest na poziomie około 34 zł. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.